Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jest godzina 9, ja się właśnie biorę za robienie śniadania, ogarniamy się i idziemy na szybciutko do miasta, bo muszę kupić kilka rzeczy potrzebnych mi do zrobienia zaproszeń dla Szymonka na roczek, także mam nadzieję, że uda mi się wszystko dostać to, co potrzebuję. No i zapraszam was na nowy dzień razem z nami. Zobaczcie, kto do mnie idzie. No chodź. W ogóle Antoś wczoraj dostał od sąsiadki kuchnię. Powiem wam, że teraz jest z nią kosmos. Nie chciał w ogóle dzisiaj iść do szkoły, bo on będzie gotować. Także no powiem wam, że jestem ciekawa, co się będzie tutaj dzisiaj działo, bo oboje z Szymonem są zafascynowani nią. Moje dzisiejsze śniadanie: pekinka, pomidor, ogórek, mozzarella czerwona, cebula, no i do tego obowiązkowo kawka, także biorę się za jedzenie. Zobaczcie, to się nazywa opiekun. No i jesteśmy już w drodze. Powiem wam, że 2 godziny temu było zdecydowanie cieplej. Co prawda, jak widzicie, świeci słoneczko, ale jest dość chłodno. Także zobaczymy, jak będzie w dalszej części dnia, czy jednak to słoneczko pozostanie, czy się jednak rozpada. Mam nadzieję, że jednak będzie cały dzień taki słoneczny, no ale zobaczymy. Szymonek, mam nadzieję też, że zrobi sobie drzemkę, bo jest póki co spokojny. Ale to podejrzewam, że ze względu na to, jaką ciężko mieliśmy dzisiaj noc znowu. Jest wszystko w porządku, ale nie chciał spać. Nie wiem dlaczego. Rzucał się po łóżeczku. Chciałam go wziąć do siebie, do łóżka. Ale też nie dało rady. Dopiero nad ranem zasnął, także ciężka noc była dzisiaj. Zakupy zrobione, wracamy już do domu, kupiłam wszystko, co potrzebowałam, także jest fajnie. Byłam też w Actionie, kupiłam kilka pierdółek, to wam też od razu pokażę. Zapomniałam, słuchajcie, kupić dziurkacza, więc muszę też pożyczyć, ale to tam taki, wiecie, najmniejszy problem, bo może być, ale nie musi. Także będziemy dzisiaj działać. Czasowo się też fajnie wyrobiłam, bo jest przed 12. Także na spokojnie teraz zajdziemy do domu. Wypakuję to, pokażę wam. No i pójdziemy po Antosia do szkoły. Jesteśmy już w domku. Nie wyrobiłam się jednak po powrocie ze sklepu, żeby wam pokazać zakupy. Także pokażę wam teraz. No i pierwsze, co ja tutaj mam, bo pokażę wam i to, co kupiłam w mieście, i spożywkę. To jest dla Antosia mleczko, bo mu się już skończyło. Tu mam całą jeszcze reklamówkę właśnie ze spożywki. I tak, Jumbo, zakupiłam takie kruche ciasteczka. One są już otwarte, bo Szymon po drodze jadł. I one wyglądają w ten sposób, że mają tak jakby posypkę z cukru, bardzo dobre. Także takie ciasteczka kruche. Rukole, bo mam ochotę na kanapki z rukolą, łososiem, pomidorem i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy małą rukolę. Ser żółty, tarty do dzisiejszego obiadu. Dalej 2 opakowania sałatek, jedna taka, druga taka. Podpaski. Słuchajcie, dzisiaj jak na złość dostałam okres po prostu jakaś masakra, ale dobrze się czuję, więc to jest ok. Do rukoli łosoś. Cała paczka szpinaku do obiadu. Słucham. Dobrze. Bułeczki rodzynkowe. Rodzynkowe z rodzynkami. No i chlebek. Także to jest cała spożywka. Ja sobie to teraz spakuję i pokażę wam, co zakupiliśmy w mieście.
No i druga torba to już jest z centrum, ale skąd mi się tu zapowiedziały cukierki z Jumbo, to nie wiem. Jakimś przypadkiem takie cukierki. Kupiłam, słuchajcie, bibułę, taką krepinę bardziej bym powiedziała, do dekoracji, ale nie wiem, czy ją wykorzystam, czy po prostu ją zostawię, będzie przekaż dalej, zobaczymy. Wstążeczkę właśnie do zaproszeń. Tutaj widzicie papier, który kupiłam, taki ale bardziej, no taki większy, brystolowy, właśnie na zaproszenia. Dalej Antosiowi takie wielkanocną girlandę, także będziemy ją robić. Ona jest z koralików drewnianych, także będzie, myślę, fajna zabawa, taka girlanda. Do tego powiedziałam, że nie będę już mu więcej kupować żadnych zabawek, bo już ma tego za dużo, ale jednak kupiłam, słuchajcie, taką grę Nemo. Drewniana gra pamięciowa, czyli to macie na te, znajdź te dwie pary. Także z Patrol Puff będzie zadowolony, myślę. Dwa opakowania mchu dekoracyjnego, tym razem zielonego, bo był ostatnie dwie paczki, więc wzięłam. Klej taki kolorowy, że jak wykręcicie, to macie środki kolorowe. Także ciekawie. Obrusik. Szablon. To jest taki wykrajnik, bym powiedziała, bardziej do zaproszenia, tak samo. To się nazywa szablon do wycinania i wytłaczania. Także będziemy próbować. Czarne kamyszki dekoracyjne, tym razem są takie szklane. Kolejny klej uniwersalny, czy wielofunkcyjny, nie uniwersalny. No i tutaj wzięłam całe opakowanie papieru kolorowego, który będzie mi też potrzebny właśnie do moich zaproszeń. Także to są moje całe zakupy. Ja idę teraz do dzieciaków, bo nie wiem, czy tam słyszycie, ale Szymon chyba się złości, bo czegoś nie może zrobić, także sprzątam to i idę do dzieciaków. No i teraz wiecie, dlaczego Szymonek tak krzyczy. Tak się bawi moja ekipa. Nawet słuchajcie, Antoś dzisiaj nie chciał iść po szkole na huśtawki, tylko prosto do domu. Także no z drugiej strony to dobrze, bo długo byliśmy ze Szymonem na dworze. Już też był, wiecie, marudny, bo już za długo musiał siedzieć. On teraz, jak jest na etapie raczkowania, chodzenia, to po prostu nie chce nigdzie siedzieć. Najlepiej jakby zarączki. Tak. Zarączki i po prostu chodzić. Także tak to wszystko na tą chwilę wygląda. Idę szykować obiad. Na obiad zrobimy sobie dzisiaj spaghetti i właśnie zrobimy sobie jeszcze na kolację bardziej danie ze szpinakiem, z warzywami, ale to Wam też za chwilę pokażę, bo muszę je wyciągnąć z szafki, a schowałam. Takie coś chcę zrobić dzisiaj na kolację. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, także jestem tego bardzo ciekawa. Szpinak właśnie kupiłam. Pomidorki są. Cebula jest. Ricotta. No właśnie, tego nie mam. Więc albo to zrobię dzisiaj na kolację, albo jutro na obiad. Bo teraz do sklepu nie pójdę. A tutaj mamy czas przygotowania 45 minut albo 10 minut, w zależności w czym chcemy. Także no zobaczymy, jak na razie idziemy robić spaghetti. A kto tak tutaj rządzi? Kto tak krzyczy? Kto tak krzyczy i z Antosiem gotuje? Ale Wam zrobiła sąsiadka zabawę, no naprawdę. W ogóle wyobraźcie sobie, że Szymon dzisiaj nie był jeszcze na ani jednej drzemce. Jak zawsze sobie tak około 10.30, 11.00 robi drzemkę. Tak dzisiaj nie. Byliśmy w centrum, myślałam, że po drodze zaśnie. Nie zasnął, w drodze powrotnej do domu tak samo nie siedział. Cały czas grzecznie obserwował, co się dzieje. Dopiero pod domem, w drodze powrotnej, zaczął już płakać, bo już wiecie, za długo, a skoro nie spał, no to cały czas jedna ta sama pozycja, więc mu się nudziło.
ale dzielnie wytrzymał. Teraz go tu właśnie bujam w huśtawce i widzę, że zasypia, także mam nadzieję, że chociaż tak z 2 godzinki się prześpi. Szymonek śpi, a my z Antosiem siedzimy sobie, teraz oglądamy bajeczkę. Antoś tutaj je paluszki, a ja chciałam Wam pokazać moje nowe paznokcie, które sobie ostatnio zrobiłam. I wyglądają w ten sposób, jest to niebieski French. Powiem Wam, że jeszcze nigdy w życiu nie miałam Frencha, to jest mój pierwszy raz i tak dobrze się w nim czuję, że następne chyba będą tak samo Frencha, tylko po prostu inny kolor. Także mam takie nowe pazurki na wiosnę. Dajcie znać, czy lubicie Frencha, czy raczej jeden kolor. I czy byście takie zrobili, czy raczej nie. Jestem ciekawa Waszej opinii, Waszych zdań. Obiadu na razie nie będę robić. Zjem sobie sałatkę. Natomiast rozpakowując teraz Antosia plecak ze szkoły, jego pudełeczko, patrzę, a on w ogóle dzisiaj prawie nic nie zjadł. Kanapka niezjedzona, truskawki niezjedzone, zjadł tylko jabłko. Pytam się go, czy będzie to jeść, no bo teraz wiecie, dobre. On już nie jest głodny, także na razie obiadu nie robię, czekam aż to zje. Obiad zrobię tak za 2 godziny, bo wiecie, nie ma sensu, żebym ja to teraz zrobiła i żeby to stygło. Także za 2 godzinki na spokojnie zrobię, to wtedy no myślę, że już zje. A ja biorę się właśnie teraz za jedzenie jednej z tych sałatek, ona z jajkiem i z papryczką, także jemy. Przygotowałam sobie tutaj wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne do mojego zaproszenia. Nie będę go robić teraz, natomiast myślę, że nagram osobny filmik i jeśli będziecie mieć ochotę zobaczyć, jak ja je robię krok po kroku, to po prostu taki filmik dodam. Jak możecie zauważyć, jest tutaj dużo papieru, bo mamy i niebieski taki grubszy blok. Tutaj mamy taki ozdobny papier kremowy, nie zobaczycie tego teraz. Do tego kolorowe kartki, tutaj jest czarny, brązowy oraz biały, niebieska kokardka, szablon do wycinki, zdjęcie oraz klej. No i z tych rzeczy będę robić właśnie zaproszenie. Jeśli mi się coś zmieni, a myślę, że jeszcze coś dodam, jeszcze nie wiem co, ale może jeszcze coś po prostu do tego zaproszenia dodam, to będziecie już widzieć na tym drugim filmie po prostu z robienia zaproszenia. W ogóle, jeśli chodzi o te zaproszenia, to chyba je zrobię na 2 albo na 3 kombinacje, z racji tego, że na przykład moi teście każde jedno zaproszenie ze zdjęciem przyczepiłam sobie magnesikiem na lodówkę i ono wtedy tam ładnie sobie wisi. Moi rodzice zaproszenia znowu ustawiają sobie na komodę, bo wiecie, jak jest zdjęcie jeszcze tam dookoła ładnie zrobione, to fajnie ono wygląda na komodzie, jak stoi. Natomiast trzecie po prostu jako normalną kartkę, bo wiem, że na przykład moja babcia, jak jej zrobiłam raz zaproszenie takie ładne, to ono nie stało, jak do niej zajęłam, wiecie, tam wnuczków zaproszenia były, natomiast nie wiem, czy to było Antosia czy Szymonka, ono właśnie nie stało, tylko zostało wrzucone do szafki. Także stwierdzam, że no nie wiem, jaki jest sens tego, żeby wiecie, się tyle narobić, a naprawdę to, co ja sobie tutaj wymyśliłam, to jest trochę pracy przy tym. Także no zastanawiam się właśnie, czy na 2 sposoby zrobić to zaproszenie, czy jednak na 3. No ale to będziemy już wszystko kombinować podczas robienia. Także słuchajcie, zaczęłam robić dekorację środkową do mojego zaproszenia. No ale w tym czasie wstał Szymonek, Antoś się zainteresował moimi klejami i innymi rzeczami. Także na tą chwilę sobie to darowałam. No i oczywiście bawimy się kuchnią. Jest słuchajcie, tak teraz bałagan, zobaczcie. Wszystko, po prostu wszystko. Brawo! No brawo! No ślicznie! No i odzywam się do Was troszkę później, jest 6:30. Ja jem właśnie na moją obiadokolację, czyli spaghetti. I za chwilę biorę też dzieciaczki do kąpania i do spania. Muszę jeszcze dzisiaj zamówić kaszki dla Szymona, tak żeby mi na piątek, maksymalnie na sobotę przyszły. Ale w międzyczasie, słuchajcie, jak tutaj się Antoś ze Szymonem bawili, ja jeszcze wycinałam sobie moje elementy do dekoracji, do zaproszenia. Także jeśli uda mi się tylko zrobić dzisiaj jeden element, to oczywiście Wam pokażę. Także ja teraz biorę się za jedzenie i za dalsze wycinanie.
No i zobaczcie, oni tutaj jeszcze rządzą. Sami sobie gotują. Antoś, ale nie rób tak. Gotuję. Tak, gotujesz? Okej. Dzieciaczki ogarnięte, także idę im teraz zrobić tylko kolację, aczkolwiek Antoś przed chwilą zjadł miskę spaghetti i mówi, że chce tylko mleko, także jemu zrobię mleko, Szymonowi tak samo butla mleka i będę ich kładła do spania. Sama też się pójdę za chwilę ogarnąć i będę działać z tym elementem dekoracyjnym do zaproszenia. Mam też nadzieję, że dzisiejsza nocka będzie przespana, nie to co wczorajsza. No i dajcie mi znać oczywiście, czy chcecie osobny film z tego, jak będę robić to zaproszeniem, czy też raczej nie. Także to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki totalnie luźny film z całego dnia Wam się, vlog z całego dnia Wam się spodobał. No i do zobaczenia w nowym odcinku. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa, pa! I słuchajcie, jestem właśnie w trakcie robienia tej jednej ozdoby do mojego zaproszenia. Tak to wygląda na surowo. Oczywiście jest to jeszcze nieskończone. Ale mniej więcej tak to będzie wyglądać. Jak myślicie? Ok, czy nie bardzo?